Jak dostosować budżet obywatelski do nowych przepisów ustawy o samorządzie gminnym? Tego dotyczyła dyskusja podczas warsztatów ewaluacyjnych, które odbyły się w Urzędzie Miejskim. Jak co roku oceniamy realizację budżetu obywatelskiego i planujemy zmiany na przyszły rok. Zawsze zmiany się pojawiają, ale w tym roku będą wyjątkowo duże, bo zmiana ustawy o samorządzie gminnym narzuca na nas bardzo sztywne ramy budżetu obywatelskiego. Chcemy od osób, które mają w tym duże doświadczenie i którym zależy na tym, aby nasze miasto się zmieniało, czerpać wiedzę, przedyskutować, a później wyciągnąć wnioski i przygotowywać już akty prawne, które pozwolą nam budżet przeprowadzić. Zmieniona ustawa likwiduje możliwość podziału miasta na obszary terytorialne. Zamiast tego pojawiła się więc propozycja podzielenia łącznej kwoty przeznaczonej na budżety obywatelskie na trzy grupy według kryterium wartości projektów. Odrębna pula byłaby przeznaczona na realizację małych projektów o wartości do 50 tysięcy złotych. Druga grupa obejmowałaby projekty do 300 tysięcy złotych, a w trzeciej nie byłoby już żadnego limitu wartości pojedynczego projektu. Tu górną granicę stanowiłaby kwota przeznaczona na realizację projektów w tej grupie. Podczas warsztatów mówiono też o potrzebie wypracowania jednoznacznej definicji ogólnodostępności. To ważne, ponieważ ogólnodostępność, np. boiska, placu zabaw czy innych obiektów, to jeden z podstawowych warunków, jakie muszą spełniać projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego. Uczestnicy warsztatów zgłosili także potrzebę zmian w organizacji samego głosowania. Padła m.in. propozycja stworzenia stałego harmonogramu wystawiania mobilnych punktów głosowania oraz utworzenia dodatkowych stałych miejsc, w których można głosować na projekty budżetu obywatelskiego. Celem dzisiejszych warsztatów jest wypracowanie nowego zarządzenia dotyczącego budżetu obywatelskiego, nowego zarządzenia opartego o ustawę, co już jest nowością w polskim prawie, które nakłada obowiązek na samorządy przygotowania, opracowania, zabezpieczenia środków na budżet obywatelski. W oparciu o zgłoszone uwagi i propozycje zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zarządzenie prezydenta miasta Radomia, w którym zostaną szczegółowo określone procedury związane z naborem, oceną i głosowaniem.